Uwaga! Materiał jest wyłącznie pilotem i metodą prezentacji formatu gry. I wszystkie nagrody, o których mowa, są fikcyjne. Witam w rundzie drugiej. A w rundzie drugiej mamy zawodników numer 1, 3, 4 oraz 7. Z grą pożegnał się zawodnik numer 5, nasz powracający mistrz, który nie wyszedł od nas z pustymi rękami, gdyż wygrał w poprzednim odcinku, jak yy, przypominam, 3430 złotych. Natomiast nasi zawodnicy, którzy pozostali w grze, nadal walczą o 15 tysięcy, no i w tej rundzie każdy z nich wybierze po 8 pól. No i oczywiście e, dwójka e, zawodników z najmniejszą ilością punktów, łącznie z rundy pierwszej i drugiej, e, po rundzie drugiej odpadnie. Na dwóch e, z, z najwyższymi wynikami, łącznymi z rundy pierwszej i drugiej, zmierzy się w półfinale. No to cóż, yy, podobnie jak w rundzie pierwszej, zawodnicy mają 10 sekund na wybranie swoich 8 pól. Tak więc, uwaga, czas, start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czas minął. Zobaczmy, które pola wybrali nasi zawodnicy. Tak to wygląda. No, a na tablicy mamy Yy, mamy yy, jak zwykle 10 kwadratów złotych pomnażających punkty razy 2. Poza tym mamy 30 kwadratów żółtych za 2 punkty, 30 zielonych za punktów 5 i 30 niebieskich za punktów 6. Zobaczymy układ, yy, układ pól na tablicy. Tak to wygląda. Układ kolorów na tablicy, tak to wygląda. No i cóż, pora sprawdzić, który z naszych zawodników zdobył ile punktów. Przechodzimy do zawodnika numer 1. Który wybrał następujące pola, numer 5, 11, 18, 27, 37, 48, 60 oraz 73. Sprawdźmy, w jakich kolorach te pola są. Jak widzimy, numer 5 to od razu kolor złoty, czyli podwajacz, no ale nie ma jeszcze co podwoić, dlatego podwajamy pierwszy kolejny kwadrat. Pierwszy z brzegu to jest 11 w kolorze niebieskim, za to byłoby 6 punktów, ale że mamy podwajacza wtedy to zawodnik numer 1 zdobywa punktów 12 za to pole. Następnie mamy 18, 27, 37 w kolorach zielonym, w kolorze zielonym. No i łącznie to daje 15 punktów, do tych 12 rażą 27, następnie 48 i 60 to są pola w kolorze niebieskim, kolejnych 12 punktów, czyli łącznie 39, no i na końcu żółta 73, to daje. Kolejne dwa punkty, i w rundzie drugiej zawodnik numer jeden zdobywa 41 punktów. No i przechodzimy do zawodnika numer 3, który wybrał następujące pola: 197, 93, 88, 82, 75, 67 oraz 58. Zobaczymy, w jakich kolorach są te pola. Nie ma żadnego złotego kwadratu, natomiast mamy cztery kwadraty w kolorze zielonym, razy 5 to w sumie 20 punktów.

No i sprawdzimy w jakich kolorach są te pola, znowu nie mamy złotego kwadratu, mamy następujące pole. 4 pola, w kolorze niebieskim 49, 51, 40 60, 4 razy 6 to 24 punkty, 3 pola w kolorze zielonym 47, 53, 44, 3 razy 5 to 15, plus 24 to 39 i 56 w kolorze żółtym plus 2 punkty. Łącznie w rundzie drugiej zawodnik numer 4 zdobył 41 punktów, podobnie jak zawodnik numer 1. No i cóż, przechodzimy do zawodnika numer 7, on nam jeszcze pozostał. No i cóż, mamy tutaj takie następujące strzały tego zawodnika. Są to pola numer 100, 50, 25, 12, 6. 3, 9 oraz 27. Sprawdźmy, jak, jakie kolory kryją się pod tymi kwadratami. No i znowu nie mamy ani jednego złotego kwadratu, ani jednego złotego strzału. Natomiast mamy następujące e, pola: mamy 3 kwadraty zielone, numer 112 oraz 27. To daje łącznie 15 punktów, po 3 razy 5. Następnie dwa niebieskie, 50 oraz 9. Czyli dorzucamy 12 łącznie 27 punktów. I 3 żółte, numer 25, 6 oraz 3. I tutaj mamy kolejne 6 punktów, ponieważ 3 razy 2 to 6. Łącznie zawodnik numer 7 zdobywa 33 punkty w rundzie drugiej. I to jest tak. W tej rundzie zawodnicy zdobyli zawodnik numer 1 oraz numer 4. Zdobyli po 41 punktów. Zawodnik numer 3 zdobył punktów 36, a zawodnik numer 7 punktów 33. Dorzucamy do tych punktów wyniki z rundy pierwszej. No, i okazuje się, że do finału, do, do półfinału, do rundy trzeciej, do półfinału, awansują zawodnicy numer 1 z, z wynikiem 101 punktów oraz zawodnik numer 4 z wynikiem 109 punktów. Natomiast zawodnicy numer 7 yy, z liczbą 90, 95 punktów oraz zawodnik numer 3 z wynikiem 82 punktów w tym momencie żegnają się z grą. Serdecznie dziękujemy za udział. A zawodników numer 1 i 4 zapraszamy do rundy trzeciej, czyli do półfinału.